pokażę wam tego solo glitcha na merge'owanie, no głównie samolotów z mobilnego centrum operacyjnego lub z Terrorbyte'a. Przekazujemy mody na samoloty i tu już mówię co potrzebne do glitcha. Kosatka, ją będziemy wzywać, no i modowany Terrorbyte albo modowane mobilne centrum operacyjne, żeby zupełnie solo, bez kopiowania od znajomych, zapisać sobie wtedy ten zmodowany samolot. Potrzebujemy hangar, hangar musi być pełny. I tutaj tak, ja będę wzywał sobie hydrę, jedną modowaną zniszczyłem, no, żeby wiedzieć, którą wzywam. I tutaj chodzi o to, że musimy wezwać kosatkę i szybko wezwać ten samolot, który chcemy zmodować, zanim kosatka nam pojawi się na mapie. Czyli wzywam kosatkę, od razu ten samolot, który chcę zmodować. Muszę to zrobić w miarę szybko, zanim ta kosatka wezwana wcześniej mi się pojawi. Jeżeli ona się pojawi, zanim ja wezwę samolot, to to glitch już wam nie wyjdzie. Tak jak widzieliście na plaży, ja przyjechałem pojazdem osobistym i go zwróciłem, bo nie mógłbym oczywiście wezwać sobie tutaj samolotu, ale tego pojazdu wezwę go jeszcze raz już teraz, żeby zapisać, ale go nie tracę. I teraz tak, jak siedzimy w samolocie, wzywamy sobie to, co mamy modowane, albo mobilne, albo Terrorbyte'a. Czekamy chwilę, aż go dostarczą i teraz ten samolot będzie moim ciągnikiem od mobilki. I teraz tak, żeby zapisać sobie solo, bez kopiowania od znajomych, ten samolot, po prostu otwieramy interakcję, wchodzimy w pojazd, sprowadź pojazd osobisty, pojawi mi się na mapie ten Landstalker, którym przyjechałem tu na plażę, jak widać tam jest, i zwyczajnie lecę zapisać sobie to do hangaru. Jak mówiłem, hangar musi być pełny, najlepiej sobie nastawiajcie tam buzardów z tego z Securo Surf. Chyba że ktoś tam ma, robił bifa, ma tam bambuszek, no to... No ale powtórzę jeszcze raz kroki. No sprawa jest taka, wygląda, no... Potrzebujemy kosatkę, wzywamy tą kosatkę i szybko wzywamy ten samolot, który chcemy zmodyfikować, zanim kosatka nam się pojawi. Jak już pojawi się ten wezwany samolot, wsiadamy do niego, wzywamy ten pojazd, który ma nam przekazać mody, albo Terrorbyte, albo mobilka. Zmoduje nam się samolot, klikamy sprowadź pojazd osobisty, ten, który używaliśmy wcześniej, jego nie tracimy. Nie tracimy, także bez obaw, czym wy tutaj przyjedziecie. No i lecimy do hangaru, latujemy, potwierdzamy komunikat o zamianie pojazdów, czyli stracimy tam jakieś, już to ja mówię, najlepiej nastawiać buzardów z Securo Surf i bang. Samolot jest zapisany, nie potrzeba tu wcale się pieprzyć w kopiowanie od znajomych. Można sobie w łatwy sposób pomodować wszystkie samoloty. Pozdrawiam, do następnego, elo. You still know I grew, so call my ghost, cause you